Hej, siema, Kowdziska, z tej strony MS. Kiluśny vlog, w sumie dawno nic nie było, więc dlatego go kręcę. Mamy piątek po 7:00, zaraz do roboty idę. W sumie nic nie było wcześniej, dlatego że no dosyć intensywne dni to były. Teraz będziemy mieli przeprowadzkę pomiędzy piętrami, więc no będzie działo się intensywnie. Ale tak po skrócie, kuchnia jeszcze nie jest skończona, jest w toku, że to będzie oddzielny vlog na to. Na pewno na to położycie go. No poza takimi pomniejszymi rzeczami to w sobotę też do pracy niestety będę musiał iść, więc strumyk nie będzie albo mega późno, albo wcale też zobaczymy, ile tam będziemy siedzieć i robić. No natomiast też parę innych takich zmian, typu w sumie wymiana biurka, będą miały troszeczkę większe z metalowymi nogami, więc to się troszeczkę zmieni. Na pewno też jeszcze będzie taki jeszcze jeden tour, żebyście zobaczyli, jak co u mnie wygląda, bo też jak wszystkich mebli nie mam. No tak w sumie po skrócie, bo generalnie nic takiego największego się nie działo. Ach, to wyszliśmy z domku do pracy. Autobus jest 7:31, więc powinniśmy zdążyć, jak nic. Powinno być ok. No, postaram się też ująć jakieś tam scenki z przeprowadzki. Może pokażę wam więcej, jak to będzie teraz wyglądać na nowej naszej powierzchni. Dobra, mamy jeszcze 6 minut, także jest idealnie na autobusik, więc poczekamy i pojedziemy do pracy. Wróciłem do chaty. Masakra, powiem wam tyle. Masakra, po prostu tyle się działo dzisiaj, że szkoda gadać. Nogi mnie tak bolą, że idę po prostu zaraz spać. I jutro znowu trzeba do roboty. Także masakra, po prostu masakra. Hejka ludziska. Ja jakieś 10 minut temu stałem, jak widać w sumie zresztą. Masakra. Jeden się cały obolały. Pokierszowany jeszcze. Jakieś tylko te szramy po wczorajszej migracji. Były. W sumie jeszcze będą, pewnie dojdą. Dzisiaj jeszcze do roboty. Czas zjeść śniadanko. Wykąpać się. I ruszać do roboty. Także jedziemy z koksem. Człowiek troszeczkę odświeżony. Trzeba się tylko ubrać. Zrobić jeszcze jakieś porządki, bo w sumie przejdzie nowe biurko. No i do roboty trzeba będzie jechać. To idziemy na przystaneczek. 9:49. Autobusik. Mamy jeszcze zapas czasu, także powoli. No ale uwierzcie mi, wczoraj to kurde była masakra. Która to była? 22:30 byłem w domu, jakoś tak. Byłem totalnie wykończony. Rano stałem, to kurde, ledwo żyłem. W sumie się przebudziłem coś po 7:00. Ale mówię, jeszcze pośpię. Około 8:00 stałem i jest git, nie? Zobaczymy jak dzisiaj w sumie bardziej będę umysłowo pracował niż fizycznie, więc nie powinno być tragedii, ale pewnie też tak zejdzie parę dobrych godzin, pewnie dopiero wieczorkiem będę. Streamyka pewnie też może nie być, w sumie jeszcze muszę napisać, że być może dzisiaj też streamyka nie będzie, zobaczymy jak to wyjdzie. Zostaje mi niedziela. No, mam nadzieję, że później nie wrócę, bo i tak dzisiaj muszę jeszcze zakupy zrobić. W sumie lodówka siedzi pustami w tym momencie. Trzeba coś jeść. No, także jakoś to będzie. Dzisiaj jeszcze mój transport z biurkiem oraz krzesłami będzie w sumie jednym, bo dwa tu do rodziny. Jak wspomniałem wcześniej. No, także powinno być git. No, jakie ludziska. Godzina 19 za minutę. Ja właśnie kończę. Pokażę wam jeszcze, jak w sumie to wygląda w chwili obecnej. No, także tu w sumie jest zagroda IT. Tu mamy piękne szafeczki i tak dalej na sprzęcik. To jest oczywiście moje stanowisko, żeby nie było. Po tapecie poznać, jak najbardziej. No i później tam dalej są stanowiska pracowników i tak dalej. Tu jeszcze mamy taką fajną, naszą małą salkę spotkań. Także tak to wygląda. Tu mamy jeszcze szafeczki, gdzie tu będziemy ewentualnie jakieś komputery kładli, żeby poinstalować. Jak muszą zostać, także każda półeczka ma gniazdko, więc będzie można zostawić na noc, żeby się instalowało.
No mam nadzieję, że jutro będzie już na tyle luźno, że nie będę musiał przejeżdżać, ewentualnie jakaś praca zdalna, ale to się jeszcze okaże. Chłopacy dadzą mi znać, więc mam nadzieję, że niedziela będzie wolna, będzie można odpocząć, a później tylko poniedziałek. Oj, coś czuję, że trzeba będzie wziąć jakieś wolne, bo masakra, masakra. Właśnie wróciłem do chaty. Pigułka na ból głowy, nogi zażyta. Pewnie słyszycie większy pogłos, bo szefa zniknęła. Pozbyłem się jej ponoć. Czyli dla mnie ona była generalnie do bani. Koleś, który po nią przyjechał, mówił, że w sumie niby krzywo skręcona, ale mówię, no to się przekonasz, jak będziesz składał ponownie, czy ją złoży dobrze, czy nie. No, mi generalnie nie chciał się już z nią bawić, rozkręcać i tak dalej. Pewnie sobie zamówię jakąś inną ze skręceniem na miejscu. No, ale powiem wam, masakra, prawdopodobnie jutro znowu. Oh well. Cały weekend w sumie rozwalony, ale no cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze, że nie będę musiał jechać. Ewentualnie coś zdalnego do zrobienia, to tyle. A tak to pewnie poniedziałek na pewno trzeba będzie być. I zobaczymy resztę. Ale coś czuję, że na pewno jakieś wolne będę musiał wziąć, bo masakra. Masakra. Niedziela. Oh yeah. No, a jednak praca z domu, także trochę popracujemy. Jakieś mniej więcej na takim maksymalnym, absolutnie max 3 godzinki powinno być ok. No, także jak tylko pokończę tutaj, co trzeba zrobić zdalnie, to w końcu będę mógł odpocząć, będę mógł się odpalić. Zobaczymy się pewnie na live'ie. Wy pewnie ten film zobaczycie dopiero w przyszłym tygodniu, nie wiem dokładnie, czy to wtorek, środa, czy poniedziałek będzie, zobaczymy. No, także wyczekujcie. Tam też na pewno, znaczy w sumie w tym filmiku będą informacje dotyczące, co się dzieje z kuchnią, na jakim etapie to jest i tak dalej, i tak dalej. Także zachęcam serdecznie do obejrzenia. Trzymajcie się. Hej, hej.